Fulla Chorak o życiu pozagrobowym. Świętych obcowanie. Gdyby ludzie zechcieli do głębi uwierzyć, jak cudownie żywą i dosłowną prawdą jest obcowanie świętych, może częściej i głębiej zastanawiając się nad tym, doszliby w końcu do tego, że zamiast wierzę, mogliby mówić wiem. O, gdyby zechcieli wiarą i miłością przebić się przez zgęszczające się wokół nich coraz bardziej mroki materii, by sięgnąć duchem w bezmiar nadprzyrodzonego świata. Gdyby zechcieli spróbować płynąć pod prąd, nie jako wszystkiemu, co w nich ludzkie, doczesne i przemijające, zamiast leżeć na fali własnych, skażonych popędów, zamiast się jej dać odnosić coraz dalej od źródła wody żywej, gdyby tak spróbowali wrócić. Człowiek, żyjący tylko tym, co jest dostępne jego zmysłom, jest jak embrion zamknięty w ciemnej i ciasnej przestrzeni, w której zemrze niedorozwinięty. I dopiero po śmierci przekona się, że jedyną prawdą był ten nieskończony świat ducha, który dał sobie zasłonić ciasnotą i mrokiem ograniczonej przestrzeni świata zmysłowego. Jakże bezsilne są słowa, jakże bezradnym takie wołanie do głuchych, jaka rozpacz ogarnia człowieka, który wie i pragnie z całego serca na czas ostrzec, wstrząsnąć, obudzić bezmyślnych i śpiących, gdy widzi tępą bierność i obojętność ludzi. Życie ludzkie jest krótkie, więc przemijające. Cierpienia czyśćcowe są długie i sroższe od najcięższego życia. Męka na wieki potępionej duszy przechodzi swą potwornością najbujniejszą wyobraźnię. Nie ma w naszych pojęciach niczego, z czym by ją porównać można. A wiekuiste szczęście, które Bóg przeznaczył zbawionym, szczęście, o którym wiem od tych, którzy ją przeżywają, przewyższa wszystko tamto, a zatem jest warte tego, aby dla zdobycia go przezwyciężyć całą słabość naszej skażonej natury. Bóg obiecał wieczną szczęśliwość wszystkim, którzy go kochają i dotrzyma słowa przypieczętowanego świętą swoją krwią. Nie cofnie i nie złamie danego słowa. To też trzeba mu ufać na ślepo, choćby nie wiedząc, choćby nie mogąc sobie szczęśliwości takiej ani w przybliżeniu wyobrazić i choćby nie mając żadnej innej pewności istnienia jej nad jego słowo. Należy po prostu wierzyć, ufać i dążyć do niej jasno wytkniętą drogą, którą nam Bóg osobiście raczył wskazać. Czyż mógłby uczynić więcej? Czyż mógł to uczynić z większą miłością i prostotą? Pomieścił bezmiar bóstwa w ciele człowieczeństwa Syna i pierwszy spełnił wszystko, czego miał potem żądać od ludzkości. Płynną zawiłość dróg przeciął najprostszą ścieżką, znacząc ją dla łatwiejszego rozpoznania śladami własnych kroków i tego, tylko pragnie, byśmy nie zgubiwszy tych świętych znaków, wejść mogli za Nim do Jego chwały. Jako, że jest najsprawiedliwszy, sam nie wrócił inaczej do tego opuszczonego z miłości dla nas królestwa, jak przez najsroższą mękę i śmierć i po królewsku obdarzy każdego, kto ufnie pójdzie za Nim. Jakże znikomy jest wysiłek, którego żąda, wobec ogromu przyrzeczonej nagrody. Jak krótkim okres próby, jak hojnie łaski, którymi nas wspiera w drodze. Oto zrozumienie od 20 wieków walczy z ciemnotą i uporem ludzkim Kościół triumfujący. Święci, znający już szczęśliwość wieczną,
kochający Boga miłością doskonałą i zupełną przez wszystkie swoje zasługi, błagają Boga o możność działania na ziemi. Niestety, działanie to jest ściśle uzależnione od woli i nastawienia człowieka. Świadomie zła wola uniemożliwia działanie świętym. Obojętność na sprawę duszy bardzo je utrudnia. Gdy jednak nie ma w człowieku wyraźnie złej woli, przez czyjąś modlitwę czy zasługi, może w nim łaska przeważyć szalę. Każdy, kto świadomie pragnie się doskonalić, powinien gorąco wzywać pomocy Kościoła triumfującego i poddać się ufnie działaniu duchów jasnych i świętych. Z jakąż radością, z jakim utęsknieniem witają święci takie wezwanie i jakże są szczęśliwi, gdy im człowiek w duszy niezatruty śmiertelnym grzechem pozwala rządzić i działać. Każda epoka ma swoich świętych. Święci jednak zazwyczaj wyprzedzają swoją epokę. Rodzą się najczęściej i żyją w okresie poprzedzającym ten, w którym z woli Boga dane im będzie działać na ziemi. Dlatego zdarza się często, że typ nowego świętego jest z początku bardzo obcy jego współczesnym. Nie rozumieją go, ale wyroki Boże mają czas i sens zawsze najdoskonalszy. Jutrzejszy święty musi najpierw zdążyć wypełnić w czasie ziemskiego życia wszystko, czego Bóg od niego żąda, aby potem przez zdobyte zasługi we właściwym sobie odcinku czasów, już z wysokości chwały Bożej, mógł pomagać ludziom. Działanie ducha jest bowiem doskonalsze, pełniejsze i rozleglejsze od tego, które święty mieć może za życia. Te same jednak epoki, które z pewnym opóźnieniem podpływają niejako pod właściwy sobie świętych, z pewnym opóźnieniem wycofują się potem spod tych, którzy już posłannictwo swoje spełnili. Wczorajszy święty staje się też dlatego z każdym prawie wiekiem dalszy naszemu dziś. Światowość jego robi się z czasem obca i coraz mniej zrozumiała. Nie może być jednak inaczej. Charakter, zakres, specjalność i typ każdego świętego są z woli Boga dostosowane ściśle do epoki, w której mu działać wypada. Spełniwszy swoje, święty niejako oddala się od ziemi, co jest połączone tak ze wzmaganiem się jego chwały w niebie, jak z równoczesnym słabnięciem jego działania na świat. Święci, których ciała zachował Bóg przez czas nietknięte, bez względu na odległość epoki, w której żyli, mogą mieć dłuższy, bliższy i łatwiejszy kontakt z żywymi. Najdawniejsi, nawet święci, odzyskują jednak możliwość pełnego działania w dniu, w którym Kościół święci ich święto.